Dzień dobry. Za nami bardzo intensywny tydzień pełen przygód przy Fordzie GPW dla muzeum. Zaczął się on oczywiście kiepsko od poprzedniego odcinka, od tego co zobaczyliście, czyli od tego, że się silnik zatarł. I tutaj bardzo szybko postępowała akcja, ponieważ od razu zamówiliśmy nowe tłoki, pierścienie i korbowód. Te części przyszły, wtedy zawiozłem to wszystko do Krasnobrodzkiej, potem zobaczyliście, jak jest to już robione właśnie tam, kiedy Patryk przyszedł to pomierzyć. No i wtedy mieli ten jeszcze silnik dokończyć, wtedy miałem przyjechać go odebrać. Ja w poniedziałek zabrałem silnik bez korbowodów, cały wtorek składaliśmy silnik, no i dzisiaj w środę od rana czekaliśmy na paczkę z korbowodami. Korbowody dotarły jeszcze przed 10, bo poprosiłem Jędrka o taką wysyłkę z dostawą poranną i udało się, więc złożyliśmy silnik, a resztę zobaczycie w odcinku. Krótkie przypomnienie oczywiście o porównywarce ubezpieczeń Mubi. Warto, żebyście weszli, zobaczyli, ile będzie kosztowało ubezpieczenie dla waszego samochodu, bo może się okazać, że znajdziecie tam najlepszą ofertę. Tym bardziej, że korzystając z linku, który znajduje się pod spodem, dostaniecie 150 zł zwrotu. Więc sprawdźcie, ile będzie kosztowało ubezpieczenie waszego samochodu. Sprawdzamy jeszcze, czy wszystko jest ok. Kanał się zgadza, kołek się zgadza. Tutaj tak samo kanał, kołek, jest uszczelniacz delikatnie nasmarowany, mamy już założony wałek rozrządu, zawory wyregulowane i teraz czas na wał korbowy. Dobra. Wał ogólnie wygląda dobrze. Po tym napawaniu film olejowy jest i możemy skroić. Mostki wału korbowego były dopasowane, ponieważ one nie są z tego bloku. I były napawane mosiądzem. Ale w związku z tym, że to jakby nie było od tego, więc skręcając wał korbowy musimy dopasować górę z dołem, żeby tak samo się układała panewka i tak samo był ułożony kanał smarujący. Wałeczki gumowe, poproszę. Wałki gumowe czy silikonowe, one tutaj uszczelniają nam tył silnika. Montujemy pompę olejową. Ona to już zalana. Rozrząd jest złożony. A tą nakrętkę to załap. Nie, to będzie za luźno. To będzie do... Smok olejowy dopiero po korbowodach, nie?
klucz, no nie? Tak, ale widać, że od razu wciąga olej, nie? Tak, ciągnie? Tak, tak, od wężyka, z wężyka. Z wężyka od razu. Weź pomóż. Ale oborów nie ma, nie? Nie, tylko wiesz co? Jakby było niżej, to bym ci powiedział lepiej, nie? Czekaj, kupuś. Ja ten włączyłem na do 45 do 45 stopni. Ale już dokręciłeś. Dokręciłem, prawie na 44. Nie no, się też jest okej, zobacz. Okej. Fajnie. Dobra. Stopy, dobra. Lubisz stopy? Okej. Okay. Ja bym jeszcze troszeczkę tutaj chyba dał oleju, co? Czy nie? Cylindry. Tak poruszaliśmy teraz. Trzeba będzie wytrzeć tylko pytacie, jak to się stało, że wcześniej robiliśmy remont w pół roku, a teraz generalkę zrobiliśmy w tydzień. Tak naprawdę dwa tygodnie. Rzeczywiście wszyscy ciągnęliśmy na uszek, żeby ten silnik poskładać. Paweł ekspresowo zamówił korbowód i tłoki i pierścienie. Korbowód okazał się w zasadzie nie tak, jakbyśmy chcieli, bo żeby go obrobić, trzeba było wyciągnąć z niego szpilki, a szpilki były w wersji fordowskiej odlewane, więc nie dałoby rady skorygować wysokości z korbowodu do pozostałych korbowodów, które mamy. Więc udało się pozyskać jeszcze inny korbowód, za który dziękuję Sławkowi Ortodoksowi i pozdrawiam. Więc udało się na Krasnoborskiej wczoraj te korbowody wszystkie dopasować. Problem był jeszcze z wagą, ten czwarty okazał się aż o 60 gramów lżejszy, więc to co można było zrobić, to trochę pościągać z pozostałych oraz dorzucić dwie dodatkowe nakrętki na czwartą korbę na dole. A propos tego, jakie są części produkowane do tych wszystkich pojazdów, teraz mamy tłoki od innego producenta i jak widzicie, no nie da się inaczej tłoka zamontować, a strzałka front wskazuje w bok. Więc w fabrykach części również się mylą, no i potem się różne rzeczy dzieją. Tłoki fizycznie są dobrze zamontowane, po prostu od góry są inaczej oznaczone. Blok został przehonowany, teraz jesteśmy na 10 setkach luzu na cylindrach względem średnicy tłoków. Splanowany jeszcze raz od góry, żeby wszystko się po tym honowaniu zgadzało. I teraz będziemy zakładać z powrotem głowicę, tylko najpierw sobie oczyścimy od góry. I będziemy też zakładać miskę olejową. Na razie założymy ją na starej uszczelce, dlatego że chcielibyśmy zdjąć tą miskę jeszcze raz i sprawdzić, czy się tam nic nie wydarzyło, czy wszystkie tuleje są mokre, czy smarowanie działa tak jak trzeba. Tak więc to jest ta nasza miska. Środek jest oczywiście czysta. I zaraz ją zakładamy. Nowa uszczelka oczywiście pod głowicę. Ale stara uszczelka tutaj kurkowa. Ale na razie stara tutaj, potem wymienimy sobie na nową. Bo i tak musimy ją ściągnąć. Zlać ten już drugi olej, bo teraz nie zalewamy tym samym olejem co wcześniej, tylko kolejną bańkę. Nie wiem czemu, ale w sumie zamówiłem od razu dwie, więc tamte pierwsze odpalenie już mamy, a na drugie sobie zamówimy, znaczy inaczej, teraz na to drugie odpalenie już mamy, a na kolejną zmianę sobie zamówimy na jutro. Ponownie założone wszystkie elementy osprzętu, zapon już ustawiony, pompa olejowa została już wczoraj jeszcze przed włożeniem korbowodów zalana olejem oraz zakręciliśmy też silnikiem na układzie zamkniętym z podłączoną bańką do zarówno ciśnienia oleju, które
idzie normalnie do filtra, jak i z założonym wężykiem na rurę od smoka olejowego, tak żeby można było po prostu zapełnić układ olejowy w całości. Oczywiście to ciśnienie, które nam się pojawiło na zegarze wczoraj, nie było wysokie, dlatego że skoro nie było korbowodów, to wał korbowy po prostu walił tym olejem w sposób no, dużo łatwiejszy, więc nie było jak zbudować wysokiego ciśnienia. Teraz sobie to sprawdzimy jeszcze raz, jakie nam się ciśnienie zrobi po założeniu miski i laniu oleju. No i co, będziemy mogli jeszcze raz silnik uruchomić. Mam nadzieję, że teraz już wszystko będzie w porządku. Sprawdziliśmy jeszcze skrzynię biegów, reduktor, czy wszystko będzie się nadawało do jazdy w dniu dzisiejszym i tyle, no i będzie trzeba jeździć. Teraz, żeby jeszcze bardziej się upewnić, że na pewno smarowanie działa, że wszystko jest ok, bez założonej głowicy uruchomimy silnik, znaczy nie uruchomimy silnika, ale pokręcimy nim, żeby zobaczyć, jakie ciśnienie oleju się buduje na zegarze, czy tuleje są tłuste, czy szpłoki się nie grzeją. Jak będzie wszystko ok, no to wtedy dopiero zakładamy głowicę, zalewamy chłodnicę. Podłączamy przewody zapłonowe i palimy. Dwadzieścia, tak? Mhm. No. Na zgaszonym. Na rozruszniku, no. Na samym rozruszniku 20. No to będzie miało 40. Uwaga. Stop. No i mamy ciśnienie. No i dobrze jest. I ukryty jest. Dobra. Weźcie tam banieczkę. Dobra. No to co była tutaj? Masz tą bańkę? Nie, to już nie ma co kręcić. No to już mamy. Tak, ale to będzie kapało. To będzie cały zapuszczony. To już przelało, czyli przeleciało przez cały system. Tak. Czyli teraz trzeba dokręcić szpilki. Szpilek mamy tutaj 6, tak? Odtłuścić blok. Głowica już chyba jest odtłuszczona. Tak, tak się tłuszczy. Uszczelka i wsadzamy czapkę. Zalewamy wodę. Estetyką silnika się teraz nie przyjmujcie, dlatego że my już mieliśmy wszystko ładnie zrobione podczas poprzedniego odcinka i potem trzeba było to wszystko naraz już rozebrać i wszystko teraz złożyć. Jak już odpali, to wtedy będziemy poprawiać estetykę. Na razie ważne jest, żeby zadziałało. Dobra. Chłopaki, weźcie ten, już przylgnie. Paweł, proszę cię, przylgnie już ten bloku, tak? Wszystko ładnie oczyścić, umyć. Mhm. No film olejowy jest. Nie, dobra. Adam, świeże. Co świeże? Tak. Tak, bo lepiej szmatką niż papierem, bo... Tak, bo papier jest za twardy. Bo papier za szorstki. Zostaje jeszcze, ty zostawia ten. No i zostawia ten. Dzięki. Szpilki przykręcone. Teraz możemy zakładać uszczelkę, możemy zakładać głowicę. I przykręcać wszystko. Na pewno tłuszczony, tak? Tak.
zobaczymy. Czekaj, bo coś spadło, panie. Pyproch. No, pyproch. Pyproch. Nie widziałem pyprocha. To musiała gdzieś z kanału. Może z wodnego. Tak. Proszę, to tam. Daj, tu ci przyszło. Weź tam sobie postan. No, jestem. No będzie trzeba jeszcze podmalować tutaj potem, ale to najpierw uruchomimy sobie silnik. Kasia przyćmuje, jak to jest? Ignorystych. Ignorystych. Jo. No nie fajna robota. Fajnie, fajnie. Kapserki. Które kapserki? Świece? Są w limitu tutaj na wózku. Czy coś kapie? Nie kapie. Co ci? Nic nie kapie, to tylko z bloku leć. Okej. Okay. Bo to jest otwór techniczny. Technologiczny. Technologiczny. Na przegubie, nie? O, to
Wolnych obrotów nie złapał, ale jest dużo lepiej niż wcześniej. Jeszcze nie oleju super. Jeśli dobrze wolać. Cisnąć, ale czuć, że ma moc. Mam problem jeszcze z wolnymi obrotami, ale to jest kwestia tego, że silnik jeszcze nie jest dotarty i gaźnik też jest jaki jest, więc będziemy jeszcze nad nim pracować. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że samochód jeździ, działa, funkcjonuje, odpala bardzo ładnie, ma moc. Mam jeszcze trochę tutaj problem z tym, że za ciasno chodzi pierwszy bieg i wsteczny bieg. Dla mnie to nie jest jakiś super problem, bo mam akurat z tymi samochodami, z tą skrzynią duże doświadczenie, ale jak ktoś nie wie, to wypinając jedynkę, wrzucając na dwójkę, mógłby niechcący wrzucić wsteczny, a tego byśmy nie chcieli. Więc nad tym pewnie jeszcze posiedzimy, czy przed nocą muzeów, czy przed kogutem, to jeszcze zobaczymy. Ale naprawdę no jest nieźle. Bardzo się cieszę. Kamień z serca, że w końcu ten etap mamy zamknięty, więc teraz mogę wrócić do błotników, które też Rafał trochę podciągnął do przodu w poniedziałek. Podciągnął do przodu też fotel pasażera, ponieważ mi nie było w poniedziałek, a Rafał też nie miał w tym czasie nic super pilnego do roboty, więc właśnie to zrobił. No i ruszamy dalej. Mamy 2 tygodnie do nocy muzeów, więc teraz trzeba skończyć blacharkę, poprzykręcać poduszki, domalować wszystko, a tego malowania jeszcze trochę będzie, bo tak jak mówiłem wam przez ostatnie prawie 2 lata, to na koniec wszystko jest malowane jeszcze razem, więc tego oklejania i malowania będzie jeszcze dużo. Także intensywne znowu 2 tygodnie, ale przynajmniej wiem, że sprzęt już jeździ.
Także bardzo dziękuję Wam też za pozytywne komentarze z poprzedniego odcinka. Trochę podniosły mnie na duchu. Myślałem, że ta opinia z Waszej strony będzie gorsza, ale na szczęście wszyscy jesteśmy ludźmi i takie rzeczy się zdarzają. Dziękuję i do zobaczenia za tydzień.